się z jednej strony opyszy, powiedzieć. Opycha, opyszę. Ludzie różnie definiują pychę, ale żeby coś zobrazować, chciałbym wam najpierw pokazać. Najpierw wam to pokażę i zacznę od teraz. Najpierw opowiem wam trochę o moim życiu. Ja od kilku miesięcy nie zarabiam mniej niż 6-cyfrowe kwoty. Jestem na ewangelizacjach, policjanci mi się kłaniają. Jestem w domu, wszyscy się mnie słuchają. Jestem u ludzi, ludzie mówią o mnie, jakby słuchali Boga. Jestem w różnych miejscach, mam różne sukcesy. Jestem tak, jestem w sukcesie, dlatego, bo wszystko, za cokolwiek się wezmę, jest błogosławione. W ogóle gdziekolwiek będę siał, tam będę żał. Gdziekolwiek w ogóle będę chciał rządzić, nawet tam, gdzie nie posiałam, będę żał. Za cokolwiek w ogóle sobie nie przyjdzie mi do głowy, tam będzie ze mną w ogóle Bóg. W ogóle każda relacja moja z każdym człowiekiem to jest relacja miłosna. Nie ma miejsca, żebym nie mógł zrealizować swoich pragnień, bo każde moje pragnienie jest zapłacone. Jestem zjednoczony z Bogiem. Teraz ja króciutko powiedziałem o czymś, co niektórzy z was mogliby mieć już określić swojej głowy. Niektórzy z was, może nie z was, jakby to była szersza widownia, ludzi, którzy mnie nie znają, no to powiedzieliby, no, po co te gada mnie? Tak trochę, no, pysznie, no, co to kogo interesuje, wiesz, ile zarabiasz, co to kogo interesuje. Ktoś mógłby teraz już określić mnie jak człowieka, który w sumie nie do końca chyba wie, o co chodzi w życiu. Ktoś mógłby mnie zdyskredytować w swoim sercu. Ktoś mógłby mi nadać wartość niższą do swojej. A ktoś tutaj mógłby mnie zacząć słuchać, mógłby się budować tym, co ja zaczynam mówić. Ja tylko teraz wam pokazuję jakieś zagadnienie. Ktoś mógłby nadać mi wartości i przyjąć mnie jako proroka, żeby zatrzymał zapłatę proroka. Wartość każdego człowieka jest nadana. Każdy z nas określa różne wartości. A to mówiłem już w zeszłą niedzielę. Każda rzecz, która jest na ziemi, jest określonej wartości. Kto ją określa? Człowiek. W ogóle dostał człowiek ziemię w zarządzanie i ma tutaj zarządzać wszystkim. Wszystko jest określone. Jest określane, jest określone. To, jak coś jest określone, to jaką coś ma wartość, to determinuje później twoje życie do tego. Albo jesteś na to otwarty, albo jesteś na to zamknięty. Albo jesteś przez to błogosławiony, czy to wpływa negatywnie, czy pozytywnie na ciebie, nie ma znaczenia. Ale albo ma to wpływ na ciebie, albo to nie ma wpływu na ciebie. Ja przez większość część swojego życia byłem bardzo negatywnie określony. Ja już wam nieraz mówiłem o tym, że w wieku tam 4 lat od razu byłem poniżony przez tatę. Ja przez całe swoje życie byłem poniżany przez tatę. Mój tata pił przez całe życie i na okrągło mnie poniżył. Ja musiałem w zębach babcie przynosić do taty, ja musiałem palić w piecu, ja musiałem po to, żeby akurat jak przychodzi, żeby... Ja mówię o małym dziecku, ja nie mówię teraz palić w piecu. Ja mówię o małym dziecku. Musiało być wszystko wysprzątane, bo jak był jakiś brudek, kiedy tata przyszedł z pracy zjeść, to od razu w trąbę dostawałem. Ja przez całe swoje życie byłem źle określany w ogóle. Moja mama twierdziła, że mnie kocha, ale bała się po prostu taty. I mojej mamy też nie było. Ja nie miałem wsparcia też w nikim, można powiedzieć, swojej rodzinie. Byli ludzie, na których chciałem oprzeć swoje poczucie bezpieczeństwa. Chciałem oprzeć, tak jakby, w ogóle chyba, że chciałem się z kimś podzielić. No to jeżeli miałem dziewczynę, z którą zacząłem się dzielić swoimi, nagle się okazało, że powiedziała rówieśnikom, jakie mam problemy, sama mnie wyśmiała i rzuciła. Byłem bardzo romantyczny kiedyś, do tego momentu, kiedy wszystko, co powiedziałem, zostało roześmiane w szkole. Ja zostałem określony przez ten świat. I to była moja wartość. I to był ciężar tego świata. Później narodziłem się na nowo. Ja już tak duży przeskok robiłem. I też zostałem określony. Tylko, że określony przez Boga. Każdy z was został określony przez Boga.
I teraz Słowo Boże mówi, że stare przemija. Wszystko staje się nowe. Musisz zadać sobie pytanie, co Ciebie dalej określa naprawdę. Musisz zadać sobie pytanie, czy jesteś starym człowiekiem, czy nowym. I jeżeli rodzisz na nowo, egocentryzm umiera całkowicie. Nie ma go. Twój stary człowiek, cały jego światopogląd, to jak on przeżywał świat, to umiera i to wchodzi w nicość. To wchodzi w ogóle w... To jest dezaktywowane, to jest zniszczone. Tego nie ma. Cały twój stary człowiek. Tylko, że ty w to uwierzyłeś. Łatwo ci było uwierzyć w tatę, kiedy ci powiedział, że do niczego się nie nadajesz. Łatwo ci było uwierzyć w słowa mamy, która powiedziała ci, że nie mam do ciebie nadziei. Łatwo ci było w różne rzeczy uwierzyć, bo było to dla ciebie autorytetem osoby, przy której wzrosłeś. Łatwo, bo byliśmy zrodzeni z ciała i widzieliśmy to, co cielesne. Teraz jesteś, ale duszę masz tą samą. Od samego początku, tak jak mówiłem wcześniej, mam, miałeś duch, duszę i ciało. I nie ma z perspektywy technicznej różnicy pomiędzy narodzinami na ziemi, a nowymi narodzinami później jako ducha, bo jesteś zrodzony z ducha. I wartość, pomimo to, że chodzisz tutaj po tej ziemi, powinieneś skierować całkowicie na ducha. Powinieneś zacząć wierzyć i nadawać wartości, bo żeby wierzyć, to trzeba najpierw nadawać wartości. Żeby być wchodzić w posłuszeństwo, trzeba zacząć nadawać wartości słowom, które powiedział twój tata. Twój tata. Naprawdę twój ziemski tata to nie jest twój tata. Dlaczego? Bo ci, którzy narodzili się z ciała, ciałem są. A ci, którzy narodzili się z ducha, duchem są. On nie może cię definiować. Nie możesz mieć powiązania emocjonalnego ze swoim ziemskim tatą, jeżeli się narodziłeś na nowo. Ktoś powie, a nie mam go szanować. Ale to masz każdego człowieka. Ty w ogóle masz kochać każdego człowieka. A Bóg nie ma względu na osobę. Mówisz, a to mamy mniej, taty bardziej. Ja kiedy wychodziłem z manipulacji swojej rodziny, kiedy wychodziłem, kiedy narodziłem się na nowo i moja rodzina mnie chciała mentalnie zniszczyć, ja to mówiłem z pełni świadomości moich słów. Bo wtedy byłem już najgorszym synem, wtedy byłem synem marnotrawnym, wtedy zniszczyłem rodzinę, wtedy zniszczyłem więzy rodzinne, wtedy nasłuchałem się tyle rzeczy. Ja musiałem zdać sobie sprawę z tych prostych rzeczy, że naprawdę nie mam względu na osobę. Kocham wszystkich i pomimo to, że byłem opluty, kiedy się na mnie wydzierał i mówił, kim ja jestem, to ja przebaczałem i przytulałem się. Dlaczego? Bo dla mnie naprawdę wartość nabrało Słowo w ogóle. Słowo Boga. Ja modliłem się o objawienie nowego stworzenia i ja dostałem objawienie nowego stworzenia. Uważam, że wiele ludzi, którzy są w Kościele od lat, nie mają tego objawienia. To się często może wiązać w ogóle z nienarodzeniem się na nowo. Ale ja nie twierdzę, że nie jesteś narodzony na nowo. Twierdzę to, że możesz swojej duszy nie mieć świadomości, co jest dla ciebie wartościowe. I możesz nie mieć świadomości tego, że naprawdę nic do ciebie nie ma. Cielesna natura. Bóg każdego z nas określił. Jasnym, klarownie. I teraz chciałbym wam przeczytać właśnie z Psalmu 69. To jest Stary Testament. To mówi Dawid, król, który żył w Starym Testamencie. I on tutaj mówi o swojej duszy. Często ludzie chcieliby przynieść ducha do Starego Testamentu. To nie idzie. To są jego odczucia subiektywne. Więcej niż włosów na mojej głowie jest tych, którzy mnie nienawidzą bez przyczyny. Silniejsi niż kości moje są ci, którzy mnie zwalczają niesłusznie. Czy mam zwrócić się do tego, czego nie zrabowałem? Boże, Ty znasz głupotę moją, a winy moje nie są Ci tajne. Niech się nie zawiodą z mego powodu ci, którzy Cię oczekują, Boże Panie zastępów. Niech przeze mnie nie okryją się hańbą ci, którzy szukają Boże Izraela, bo to dla Ciebie znoszę hańbę. Wstyd okrywa oblicze moje. Stałem się obcym braciom moim, nieznany synom matki mojej. To jest ważne. Stałem się obcy braciom moim i nieznany synom matki mojej, bo gorliwość o dom Twój pożera mnie, a z niewagi urągających Tobie spadły na mnie. W
momencie, kiedy ty zaczynasz się utożsamiać z tym, że jesteś świątynią Ducha Świętego, w momencie, kiedy ty zaczynasz się utożsamiać z tym stworzeniem, w tym, że ty jesteś duchem. Ja tak miałam przynajmniej. Jeżeli faktycznie zaczynasz się utożsamiać, a w związku z utożsamianiem i z badaniem wartości, prawdą na mój temat, na mnie wszyscy zaczęli nastawać. I myślę, że większość ludzi tak miała. Później to zaczęło się gdzieś klarować. Później to zaczęło się gdzieś... Czy kompromisy, czy ludzie odpuścili, nie ma znaczenia. Ale ja tak miałam. Tylko, że ja wierzę, że jeżeli my idziemy do przodu, to te rzeczy mogą mieć cały czas miejsce. Ja nie prorokuję teraz nad ludźmi. I nie zależy mi na tym, żeby ludzie tak mieli. Chodzi mi o to, że Piotr pisze, że żeby mieć Boży pokój, musimy uznać, że my jesteśmy wrogami świata. I to nie jest tak, że ty teraz szukasz, gdzie by tu świat zaatakować. Tu chodzi o to, że on sam w sobie nie chce dla ciebie niczego dobrego. Świat. Wielu ludzie, którzy nie są pojednani z Bogiem, nie szukają go, nie chcą dla ciebie niczego dobrego. Ponieważ moi rodzice przez długi okres czasu twierdzi, że mi kochają, że chcą mi pomóc. Ale każdy ich zabieg był po to, żeby odciągnąć mnie od mojego powołania i od mojej tożsamości. Bo słowo, o którym mówimy, to jest Jezus i Chrystus w tobie. To jest to słowo, które działa w tobie. I teraz gorliwość o dom twój pożera mnie. Bardzo jasno rozumiałam, że ja będę tę sytuację, będąc opluty przez wydzieranie się mi w twarz, jasno i klarownie mówiłem, kim ja jestem. Ja nie jestem już twoim synem ani córką. Jestem synem Boga. I to on określa moją wartość. Kłamiesz, że jestem synem marnotrawnym. Kłamiesz, że jestem nikim. Kłamiesz, 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 kłamiesz. Jasno i klarownie określałem. To powodowało, że moje poczucie własnej wartości diametralnie rosło i automatycznie miałam potężny wpływ. Później, jak się okazało, coraz to większy na rodziców. Bo to, że przez nich demony działają, poniżenia choćby nawet, to jest ich opętanie. Tak. Czasami człowiek wyskoczy, bo jemu tak przyszło na język. No, ja to rozumiem, że ludziom przychodzi na język, bo im nic innego nie przychodzi na język. Ci, którzy z szatana mają za ojca, to robią to, co ich ojciec zrobi. To jest logiczne. Ale chodzi mi o to, że musisz się skupić, nadać wartości wewnętrznemu człowiekowi, żeby trwać i stać jak skała w tym, co jest twoje wewnątrz. Mnie dużo Martin inspirował, jak mówił, że on od małego dziecka w sumie zawsze polegał na swoim wewnętrznym przekonaniu. Się dużo od niego uczył. Natomiast ja dopiero kiedy się narodziłem na nowo, poznałem, że muszę na tym trwać, bo tylko to mnie jest w stanie uratować. Kiedy mama mi mówiła, że nie ma do mnie nadziei już, całe życie było, a nagle zrobił inaczej niż moi rodzice chcieli, już nie było na mnie nadziei, to tak się bardzo dobrze z tym czułem, bo ja wiedziałem, że nie mam nadziei tylko już, bo znaczy można powiedzieć emocjonalnie się w ogóle dobrze nie czułem. Ale to, co ja nieraz mówię ludziom, którzy mają problemy w swoim życiu emocjonalne, to jest pytanie, ale co mówi słowo? I problem jest taki, że nie wiem, co mówi słowo na mój temat. A to jest zasadnicze znaczenie. Bo to, że ty nie wiesz, co mówi słowo na twój temat, to jest powód twojego problemu. To jest powód twojego problemu. Moja, że tak powiem, postawa względem tego problemu spowodowała to, że moja mama się za jakiś czas nawróciła. Minął czas. Ale to mogło mnie zmiażdżyć. Normalnie człowieka, który by nie szukał. Ja też wierzę, że bo Bóg mówi, że On nie da nam niczego, co by nas zmogło. Ja wierzę, że dlatego też były takie manifestacje, bo na tyle Słowo Boże działało w nas. Ja wierzę, że im bardziej manifestacje są, to będzie, że to jest po prostu siła namaszczenia też jest związana z tym. I jeżeli my z tym będziemy trwać, to się będzie w nas umacniać i my się będzie coraz to bardziej rozwijać. Jeżeli człowiek, który ma objawienie głoszenia Ewangelii, będzie w tym trwać, to się będzie tylko wzmacniać i rozwijać w nim. Agata pięknie powiedziała o swoim objawieniu związanym z systemem edukacji. Jak ona będzie w tym trwać, to się będzie
coraz to większe oddawanie, tak, coraz to większy wpływ, coraz to bardziej się będzie rozbudowywać i coraz to bardziej poszerzać w ogóle wizję. Ale chodzi o to, że ona musi na tym budować. Co się dzieje z ludźmi, którzy nie budują na słowie, które jest w nich? W Starym Testamencie, u nas my wiemy, co się z nami dzieje. Nie mamy zbawienia w życiu. A do tego zaraz przejdę. Jesteśmy zbawieni, nasze winy są oczyszczone, ale nasze życie nie dotyka krzyża. Często. Dlaczego? No bo wewnętrznie jesteśmy zbuntowani przeciwko krzyżu. Dla mnie bardzo proste w życiu było zdanie sobie sprawy z tego, że w sumie mam taki burdel w życiu, nie mam z tym Bogiem nic wspólnego i potrzebuję się z nim pojednać. To było dla mnie bardzo proste, ja w to uwierzyłem i w sumie to zadziałało od razu. Że mam problem, nie jestem pojednany z Bogiem, nie mam z nim kontaktu. Pomimo, że odbierałem życie duchowe, to ja życie nie odbierałem. Życia. Ja nie miałem z życiem kontaktu. Wiedziałem, że muszę się z nim pojednać, bo dlaczego? Bo mój egocentryzm, czyli cały system myślowy, który kręcił się wokół mnie, blokował mój kontakt z Bogiem. Ale później, to było proste, ale później widzę, że są jeszcze inne aspekty. I nasze zwycięstwo tutaj na ziemi. To się nazywa zbawienie. W ogóle solo to jest życie jak Bóg. To jest Boży rodzaj życia w ogóle. Jest tłumaczone życie jak Bóg, Boży rodzaj życia w pełni obfitości tutaj na ziemi. Ludzie, którzy w Starym Testamencie, jak bardzo w ogóle, można powiedzieć teraz, no, powiem, nie toleruje Bóg nieprzyznawania się do swojego powołania. Nie toleruje. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że tak jak Martin mówił, pisali to ludzie też nienarodzeni na nowo. I to nie byli dzieci Boga też jako tako. Wszyscy byli stworzeni, byli usprawiedliwiani, bo wierzyli w Niego. Ale Mojżesz, kiedy powiedział mu Bóg, że ma iść do Egiptu, bo wyciągnie lud z niewoli jego, powiedział: ja, że mówić nie umiem. Kilka razy mu gadał: idź, ale ja mówić nie umiem. Ale ja, no, Mojżesz się lokał. Dobra, idź, dostaniesz od złego. W ogóle, jakie pierwsze są reakcje ludzi na swoje własne powołanie. Ale mam to. Później jest sytuacja z kim? Z Sarą u Abrahama. Abraham mówi: będziesz miała dzieci, nie? Dziecko będziesz miała, syna. Sara. Ja? Wiesz, ja nie pamiętam teraz, jakie było przekleństwo w związku z nią, ale ona wyśmiała tą sprawę. Pamiętacie, co było z Sarą? Czego nie mogła? Czegoś nie mogła. Ale też powiedział jej Bóg w podeszłym wieku, że będzie miała dzieci. Czegoś nie mogła później. Było przekleństwo. Później od Elżbiety mąż był kapłanem. Powiedział, że jego żona w podeszłym wieku też urodzi Jana. Mówię, Jana Chrzciciela. I on też tam podważał w ogóle tą całą sytuację, że ona może jeszcze teraz zajść w ciąży. No to anioł zabrał mu głos. Do momentu narodzin dziecka zabrał mu głos. Chcę powiedzieć, że zazwyczaj, i to jest naturalne, że kiedy spotyka nas głos Boga, a nasze dusze są nieprzemienione, on na początku zaczyna w nas płonąć. Ale później patrzy na swoje fizyczne uwarunkowania. Gdybym ja miał patrzeć na swoje fizyczne uwarunkowania, no to pewnie bym dalej na kopalni pracował. Gdybym ja miał patrzeć na swoje fizyczne uwarunkowania, nie wychodziłbym na ulicę. Gdybym ja miał patrzeć na swoje fizyczne uwarunkowania, wielu rzeczy, których teraz bym nie robił. Ja nigdy niczym w życiu nie zarządzałem. Ja, zanim się narodziłem na nowo, ja nawet sobą nie zarządzałem. Ja nawet rodziną nie potrafiłem zarządzać, ja niczym nie potrafiłem zarządzać. Ale Bóg mi powiedział, że będę zarządzał. Jestem zarządcą, mało tego, będę w przyszłości zarządzał na wzór Józefa w Egipcie, cokolwiek to znaczy. Ale ja się uczepiłem tego słowa. Uczepiłem się tego i dla mnie słowo zarządca, co to spowodowało? To, że ja zaczynam patrzeć na to, co ja mam teraz. Jestem zarządcą, to przychodzi mi na... Uczepiam się, rozmyślam o tym. Przychodzi pierwsze słowo: kto jest ważniejszy niż zdobyw sam miasta? Ten, który zarządza własną duszą. I zaczyna się od duszy. Zaczyna się od duszy, od rodziny, od żony, od finansów, od dzieci w domu. Później zarządzanie tu, dalej. Ale ja się oczekuję najpierw tego.
To, że ja jestem w miejscu, w którym jestem, przez krótki w sumie 8 czasu. Ja nie mówię, że ja teraz jestem w jakimś miejscu. Dla mnie jest to fuch, że ja znam swoją drogę. Ale to jest wynik tego, że ja zacząłem budować na tym słowie, które dostałem na początku. I to nie jest tak, że ja to słowo dostałem na początku i od tego czasu zaczynam coś budować, bo ja cały czas słowo dostaję do tego słowa. Kolejny słowo, ja rozmawiam z Bogiem. To, co powiedział Dawid na początku. Ja cały czas rozmawiam z Bogiem. Ja mam z nim relację. Zaczynam relację na przykład z moją żoną. Dlaczego zaczynam mieć relację z moją żoną? Bo ona się obojgu sport podobał. To było słowo, pierwsze słowo, które dostałem od Boga. Parafrazuję teraz. Mamy dzieci, mamy dom, mamy rodzinę. Teraz. Ale zaczęliśmy od czego? Od sportu. W ogóle moja żona miała też sen, że my przez całe życie będziemy sportowcy, bo ciągle się będziemy rozwijać. I w ogóle to był też taki mocno budujący sen, bo byliśmy tak jak na Koloseum. Obok świadków był i jeden dziadek mówi do drugiego, patrz, to są sportowcy, trenują całe życie. To też było dla nas budujące. Ale skąd się to wzięło? Od sportu, który żeśmy zaczęli robić. Są rzeczy, które ty dostajesz od Boga na samym początku. I na tym musisz budować. Jak będziesz na tym budował, to przyjdą sytuacje, w których ty zaczniesz poznawać, że masz w swoim życiu martwe uczynki. Czym są martwe uczynki? Martwe uczynki to jest to wszystko, co robisz, co nie jest oparte na słowie, które jest w tobie. Bo dostajesz coś od Boga i zaczynasz na tym budować. A później robisz tonę rzeczy, różnych rzeczy, które ciebie męczą. Nie masz czasu na inne rzeczy, bo robisz rzeczy, które nie są oparte o słowo, które zostało tobie wypowiedziane. Tak jak ja powiedziałem, teraz ktoś powie, a to ja mam teraz, dostałam od Boga to, to i to, to ja teraz nie mam pójść do pracy. To, że ja dostałam od Boga, że jestem zarządcą, to właśnie powoduje to, że ja ogarniam biznes. Zarządzam biznesem. Ok? Bóg ci nie powie, Bóg ci nie powie, że masz być florystą. Bóg ci nie powie, że masz być mechanikiem. Bóg nie określa człowieka z perspektywy zawodu, bo Bóg to nie zawodnik. To nie pracownik. Rozumiecie? Dla mnie na przykład ziemski mój tata, nie? To nie jest blacharz. To jest Andrzej. Znam Andrzeja przez pryzmat tego, z jakim ma z nim doświadczenie. Tak? Dla Boga też my nie jesteśmy, nie wiem. Ty nie jesteś ewangelistą, ty nie jesteś prorokiem. To nie o to chodzi. Ty masz jakieś obdarowanie, ty masz jakieś talenty swoje, że ty masz jakieś słowo, które w ogóle roznieca. Tak? Ja specjalnie zacząłem mówić od pieniędzy, przedstawiając się, poprzez mój charakter, poprzez moją duszę i dochodzę do swojej tożsamości. Dlaczego? Bo ludzie tak wartościują swoje życie, a powinno być odwrotnie. Powinno być tak. Przede wszystkim twoja tożsamość, w związku z tym twój charakter, twoje uczynki i efekty. Jeżeli ty naprawisz samochód, to ty jesteś blacharzem, tak? Nie. Nie tak Bóg na ciebie patrzy. Bóg patrzy tak, że jesteś synem, dostajesz obdarowany taki charakter, w związku z tym charakterem robisz takie uczynki i w związku z tymi uczynkami masz takie efekty. Porównanie z ewangelistą. Ktoś powie, Bóg mi powiedział, że jestem teraz, że nawracam ludzi. Ty mogłeś siebie widzieć, że nawracasz ludzi, że tysiące ludzi do ciebie przychodzi. Ty mogłeś widzieć, bo to jest coś, co cię zapala jeszcze bardziej. Ale to spowoduje to, że się zmęczysz za chwilę. To powoduje to, frustrację to spowoduje w tobie. Bo to, że ty nawracasz ludzi, powinno być efektem tego, że jesteś dzieckiem Boga i ty przeżywasz to, że jesteś dzieckiem Boga. Jak ty wiesz, co dostałeś od Boga w charakterze, jak ty wiesz, co ty dostajesz od Boga, jaki ty masz potencjał z łaski, to ty zaczynasz to robić. I w związku z tym, że ty zaczynasz to robić z łaski, nie swoimi umiejętnościami, ale w ogóle tym, co masz coś za darmo w ogóle, coś, co wykracza poza ludzkie rozumowanie, to ty zaczynasz o tym gadać, robić to w ogóle, manifestując swoje życie, nie chodzi nawet samo gadać, ale manifestujesz swoje życie i masz z tego owoce. To przyciąga ludzi. To w ogóle daje owoce. To w ogóle definicję musimy zmienić wartościowania samych siebie. To, co Grzesiu mówił na samym początku. Skupienie się na swojej tożsamości.
I zaczyna się oczywiście od tego, że jesteśmy święci, jesteśmy tacy, tacy, tacy. Ale dobrze wiemy, że to nam często religia wpoiła, że jesteśmy święci. Dobrze wiemy, że przychodzimy do kościoła i ty słyszysz, że jesteś dzieckiem Boga, ty to wszystko słyszysz. No ale my tego jeszcze nie przeżywamy. Bo jakbyś miał sobie zadać pytanie, co ty tak naprawdę usłyszałeś od Boga, to się okaże, że ty nigdy nie usłyszałeś, że jesteś święty. Nagle poczułeś to, że zrzuciłeś cały bagaż i nie masz w sobie problemu. Te rzeczy ty z czasem się dowiadujesz. Ale ja, kiedy narodziłem się na nowo, nie usłyszałem od Boga, na przykład, ja to tutaj w tym książce mówię, że jestem święty. Inny przykład. Ja nie usłyszałem, że jestem częścią Kościoła, na przykład. Nie usłyszałem. Tego ci powiedzieli, to ci powiedzieli w Kościele i to się tam stało jakąś normą twoją. Ale zadaj sobie pytanie, co ty tak dostałeś od Boga? Co ty tak indywidualnie sam dostałeś od Boga, kiedy narodziłeś się na nowo? Co On tobie powiedział? Co w tobie zagrało w ogóle? Co zajarało twoją duszę? Nie mówię, że wiesz, że ty musiałeś siedzieć w domu i czasami przez człowieka ci powiedział. Ale ty wiesz, co zajarało twoją duszę. Nieważne, czy ty siedziałeś w domu, czy ty bez nikogo siedziałeś, czy przez człowieka, czy przeczytałeś Biblię akurat. Bo ja miałem w sumie, mógłbym podmienić przez każdy przypadek. Raz usłyszałem coś od człowieka, raz w ogóle w domu słyszałem, a raz w Biblii przeczytałem. O sobie. Można powiedzieć teraz, cała Biblia jest o mnie. Tak? Bo ona jest o ludziach, którzy, o błogosławieństwach, które są dla mnie. No okej. Okay. To czemu od razu nie żyjesz w tym wszystkim? Bo wzrastasz i nie można przeskoczyć. Nie może dziecko... Nie może dziecko w młodym wieku iść i uczyć się, nie wiem, nie może w wieku 3 lat iść i uczyć się zarządzania, nie wiem, firmą. Nie może. Bo to spowoduje, że kiedy ona będzie wśród innych dzieci, to ona będzie firmą zarządzać. I nie wykształcą się z nim podstawowe elementy relacji międzyludzkich. Po kolei, zgodnie z samym Słowem, ze Słowem, które jest w nim. Teraz dwie rzeczy, które blokują tak jakby to nasze wewnętrzne Słowo. To jest wstyd. I o którym mówiliśmy już wcześniej. Tydzień temu. Wstyd, bo po prostu wstydzimy się Jezusa w nas. Po pierwsze, no oczywiście, tak jak powiedziałem na początku, my nie mamy jeszcze wartości starego świata, dlatego na przykład, kiedy my idziemy głosić, to ludzie się zaśmieją i nas to boli. Ale po czasie sobie człowiek zdaje sprawę, że to jest on tak naprawdę. Po czasie, jeżeli w ogóle robi to ze spragnienia serca, to się okazuje, że to jest on. Czasami to mogło być zainicjowane. I to jest problem też dzieci. Ja chciałem. I problem, dzieci mówią, bo czasami rodzice coś im mówią, że mają coś zrobić, ale ja sam chciałem. I problem jest wtedy buntu dziecka, że to nie on sam do tego doszedł, tylko dziecko pokazało. Tylko rodzic pokazał. To jest też normalna rzecz. Na przykład ja doświadczałem takie rzeczy. Miałem taki okres w swoim życiu, że na przykład no, Tomek nas wypchnął gdzieś na ewangelizację, nie? A ja później miałem za złemu, nie? Że w sumie ja sam chciałem do tego dojść. I z tym się później wiązało niewybaczenie, z tym się wiązały różne inne sytuacje w naszym życiu. Ale my musimy sobie zdawać sprawę z tego, że to jest nasz rozwój, naturalny rozwój. I oczywiście, nie mówiąc teraz, kto dobrze robi, kto nie dobrze robi, bo ogólnie osoba, która jest twoim, że tak powiem, liderem, której się poddajesz, której chcesz, której patrzysz się na jej rozwój, no to ona też jest odpowiednią osobą, jeżeli ją odczytujesz tak, do tego, żeby zadbać o twój rozwój. I nawet jeżeli to jest dla twojej duszy słabe i ciężkie na początku, to ona powinna, sorry za te wyrażenie, zadbać o to, żeby się cały czas leczyć w tym wszystkim. Czy tak się dzieje, czy tak się dzieje, nie ma znaczenia. Natomiast nie możesz się opierać na człowieku. Jest Jezus. Właśnie, mam moje słowo w sobie. Nie? I to, czy ty poszedłeś do tej organizacji, czy nie poszedłeś, no to jest twoja wolna wola. Jeżeli poszedłeś wbrew sobie, to jest Jezus to uzdrowienie.
Ja mówię o przykładach różnych z naszego życia. Bo ja wiem i wierzę, że na przykład nasza wspólnota i ludzie, którzy byli w naszej wspólnocie, naprawdę, powiem z mojej perspektywy, ja naprawdę wiem, co Bóg mówi do ludzi, którzy byli w naszej wspólnocie. Ja wszystkie sny i wszystkie wizje, które ktokolwiek mi powiedział, ja je pamiętam. I mnie szlak, w cudzysłowie, krew zalewała. Jak przychodzi do mnie człowiek i mówi, że on by chciał coś takiego robić. No ja mówię, ale 3 lata temu miałeś sen. Później ci Bóg to powiedział. Później to. O, a ty to wszystko pamiętasz. Chciałem tego rozmawiać. Jak można tego nie pamiętać? Co Bóg do ciebie powiedział? To jest twoje życie. To jest twoje miejsce błogosławieństwa, to jest twoje miejsce zbawienia. Będziesz to robił i zgodzisz się z tym w swojej głowie, upadną warownie i gwarantuję ci to. I tam będzie miał miejsce swojej satysfakcji, spełnienia. Wtedy nie będziesz szukał swojego czasu. Wtedy nie będziesz mówił, że nie masz czasu na przykład, nie? Wtedy nie będziesz szukał różnych rzeczy. Nie będziesz szukał miejsca, które jest tak naprawdę twoje. Bo to było to miejsce. Bo na początku dusza bolała. Mieczyła ta bolała. Ale zgodziłem się. Bo to, że na przykład to bym wywrócił na ewangelizację, nie kłóciło się zupełnie z tym, że śniłem przez kilka tygodni dzień w dzień w to, jak głoszę Ewangelię. A jednak to dusza bolała. Bo on mi kazał. Dziecko. Dziecko. Izak tak robi. To jest po prostu stan naszego rozwoju. I to nie jest złe ani dobre. To jest normalne. To jest normalne. Bo wiem bardzo dobrze, że widziałam siebie jak w ulicy. Głoszę na ulicy. Ja w ogóle miejsca widziałam, w których głoszę. Ale miałam mu za to, że on mi kazał powiedzieć. A nie ja sam. A na tym skończę w ogóle dzisiaj. No, po prostu bym skończył na tym. Żebyśmy tak w ogóle reset zrobili. Wydaje mi się, że ten potencjał, który był dzisiaj też powiedziany od wszystkich ludzi i to, co też teraz powiedziałam, to tak jakby w ogóle rzucał pełne światło na to, że można oczyścić swoje życie do miejsca, w którym będzie nas spełniać. I tak jakby, myślę, że to, co tutaj było dzisiaj powiedziane, to wprowadzi nas w miejsce, w którym takiego resetu w ogóle swojego życiowego. Takiego miejsca pokoju wewnętrznego. Bo są rzeczy, które usłyszałeś, są rzeczy, które zajrzałeś, ale jak sobie zaczniesz, nawet sobie wypiszesz na kartce, punkt po punkcie, co od tego Boga usłyszałeś przez te wszystkie lata, chociaż nie byłeś na niego skierowany nawet. Ale rzeczy, które się gdzieś tam w twoim sercu budziły, nie? To nagle się okaże, że o, nowy kręgosłup moralny ci powstał. Moralny. Nowy kręgosłup twojej osobowości ci powstał. Nagle się okazuje, że a w sumie ja tutaj moje życie wygląda tak, robię to i to, robię to i to, nie? Ale jak sobie obok napisano taką listę, jak Bóg o mnie powiedział i co gra w moim sercu, no tu się pokrywa, tu już nie, tu tak, tu nie. No ale czekaj. Faktycznie, no to mnie męczy. Nagle się okaże, że to jest miejsce wolności twojej. Bo te rzeczy, które nie robisz zgodnie ze swoim przekonaniem, cię męczą. I nie umiesz z nimi już dłużej tego funkcjonować i z czasem coraz to bardziej cię deprymują. Ale wracając do samego początku, my musimy nadać wartości słowu. Musimy się go uczyć po prostu. Przeczytam na sam koniec Starego Testamentu. Później to być może zobrazuje, może nie będzie trzeba. To są przykazania, ustawy, prawa, których Pan, Wasz Bóg, nakazał Was uczyć, abyście je pełnili w ziemi, do której Was przeprawię, aby je posiąść. Abyś był przejęty czcią dla Pana Boga Twego, przestrzegając po wszystkie dni Twego życia wszystkich Jego ustaw i przykazań, które ja dziś nakazuję Tobie, Twoim synom i wnukom, i abyś długo żył. Słuchaj Izraelu i starannie je wykonuj, aby ci się dobrze powodziło, abyście się rozmnożyli bardzo w ziemi, upływającej w mleko i w miód, jak ci przyrzekł Pan Bóg twoich ojców. Słuchaj Izraelu, Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie.
Będziesz tędy miłował Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, z całej siły swojej. Niechaj słowa te, które ja Ci dziś nakazuję, będą w Twoim sercu. Będziesz je wpajał w Twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będziesz jako przepaską między, będzie jako przepaska między Twoimi oczyma. Wpiszesz je też na odrzwiach Twojego domu, na Twoich bramach. Słowo i Pan jest w Tobie, On jest z Tobą zjednoczony. Ona jest po prostu, odpowiedź jest w Tobie. Słowo, które zostało Ci powiedziane, ono jest w Tobie. Cały czas jest w Tobie. Dom to jest obraz proroczy duszy. Ludzie to jest obraz duchowości, nie tylko bytów duchowych, ale i po prostu ludzi, ludzi. Ty masz wszędzie deklarować się w związku z Twoją tożsamością. Twoje czyny, Twój dom. Ja na przykład, my się budujemy z Agatą, rozmawiając o swoich pragnieniach. To jest budowanie. I przykazania, o których tutaj jest mowa, to jest do ludzi, którzy oni mają rozbieżność mentalną pomiędzy tym, co jest życie, a to, co nie jest życie. O przykazaniach ja już dałem jakieś nauczanie takie, że problem dla ludzi, którzy są zbuntowani, to są przykazania oczywiście. Tylko, że dla mnie w ogóle przykazania to jest spis charakteru Boga, jakim tak naprawdę jest. On nakazuje ludziom oczywiście coś, żeby czegoś nie robili, bo oni chcieli być święci jak On. Oni chcieli tak jakby korzystać w ogóle z Jego przychylności, korzystać z Jego w ogóle czarów w cudzysłowie. No bo wiecie, lud najechał, Panie wybij ich. No ale jak wybij ich, jak wy mnie nie słuchacie w ogóle, nie? No i wiecie, oni tam czasami przebłagali, czasami nie przebłagali. No i było okej. Okay. Ja mówię o takich rzeczach duchowych. Ale chodzi mi o to, że przykazanie to jest tylko manifest i obraz tak, jaki Bóg jest. Jak jest napisane, nie zabijaj. No i ludzie to tłumaczą, nie zabijaj jako człowieka. No a Bóg zabijał w cudzysłowie, nie? No ale prawdziwe tłumaczenie, nie zabijaj, to jest nie niszcz duszy drugiego człowieka. Bóg nie niszczy duszy drugiego człowieka, okej? Okay? Nie doprowadza go do miejsca, w którym on był destrukcyjnie na nie wpływał. Chodzi mi o to, że przykazania to są słowa, które są w nas. I to jest tak napisane, że to są przykazania dla nas. Ale to jest coś, to jest drogowskaz dla nas w ogóle. To jest coś, co Bóg mówi, to Ci będzie działać. Wybierz życie albo śmierć, nie? Ale to będzie w Tobie działać. Ja Tobie nakazuję. No wiecie, dla nas dorosłych, którzy jesteśmy w środowisku buntowniczym wychowywania, no to o, Pan coś przykazuje. Ale ja swojemu synowi co chwilę coś przykazuję. Kota mamy, jego kopnie w żwir teraz czy coś, Izak, pozbieraj to. Masz to zrobić. No jak tego nie będzie robił, no to będzie coraz to bardziej, jakie jest dobre słowo na to, coraz to bardziej rozczochrany. Frywolny, o. Nie będzie miał żadnej takiej wewnętrznej kultury, nie będzie miał ten... Dodajcie tam co chcecie. Po prostu nie będzie miał... Na pewno nie będzie wzorem do naśladowania. Rozpierniczając wszystko dookoła. Ja wierzę, że ja jestem dla niego zbawienny. W tym, na tym etapie, na którym on jest. A mnie też traktuje jak Boga, bo wszystko co w sumie u mnie ma. Każde dziecko traktuje rodziców jak Boga. Zanim czytałem książkę Być bohaterem dla swoich dzieci. Tam jest bardzo fajnie napisane, że każde dziecko traktuje rodzica od samego początku jak Boga. I w sumie bardzo ważne jest, to jest bardzo pionizujące, że on bierze przykład z rodziców, bo nie tacy sami się są od małego dziecka. Później dorosły człowiek już nie chce brać przykładów z Boga.